nauczycieli trwa? Jak wygląda sytuacja w gminie Rogoźno? W gminie Rogoźno sytuacja wygląda pewnie podobnie jak w całym kraju. Na 6 szkół i 3 przedszkola. Do strajku przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i jedno przedszkole. Przy czym jest taka sytuacja w jednym z przedszkoli, że nauczyciele poszli na zwolnienie lekarskie i tutaj pojawił się mały problem dla pani dyrektor, ponieważ na taką sytuację nie była przygotowana, to jest przedszkole numer 2. Czy dla tych uczniów, którzy pojawiły się w szkole, jakieś zajęcia zastępcze są przygotowane? Powiem tak, mamy sporo uczniów w gminie Rogoźno, bo ogólnie mamy razem z przedszkolami 2414 uczniów i w przedszkolach 627 wychowanków. Jest to problem, żeby zabezpieczyć, tym bardziej, że no, większość nauczycieli strajkuje. Natomiast te osoby, które nie podjęły strajku, czyli dyrekcja szkoły plus nauczyciele, są nieliczne jednostki, które do strajku nie przystąpiły i te osoby zapewniają opiekę tym uczniom, których rodzice w domu opieki zapewnić nie mogą. W szkole podstawowej numer 2 jest uruchomiona świetlica szkolna, są uruchomione 3 grupy opieki nad dziećmi. Dla 75 dzieci jest zapewniona opieka, także ci rodzice, którzy dzisiaj nie mogli takiej opieki zapewnić, mogą dzieci do szkoły posłać. Podobnie jest w szkole podstawowej numer 3. Tak samo jest w szkole podstawowej w Pruścach, w Parkowie, w Budziszewku i w Gościejewie. Te dzieci, które dzisiaj do szkoły przyjechały, wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę. Są to oczywiście nieliczne grupy dzieci. Wiem, że są placówki, bo to trzymam w ręku meldunki, bo te meldunki przychodzą już od godziny 7 rano. Dzieci jest niewiele. To są na przykład 3 uczniowie, to jest po kilkoro uczniów, które dzisiaj do szkół przyjechały. Mogę rodziców uspokoić, że jeżeli jest rzeczywiście sytuacja, że nie mogą zapewnić opieki na 100%, taka opieka w szkole zostanie zapewniona. Dzieci będą w szkole bezpieczne pod opieką pedagogów.